Szymon, co po tych dwóch sparingach punktowo udanych, choć pewnie nie o punkty tu chodzi, możesz powiedzieć o swojej formie, o formie tej drużyny? No póki co, tak jak pan powiedział, no myślę, że nie za bardzo. Jedna jak i druga drużyna patrzy na punkty, raczej skupiamy się tutaj na jeździe, na wjeżdżaniu się w sezon i na testowaniu sprzętu. I pierwszy wymierny taki test siły naszej drużyny będzie podczas pierwszego meczu ligowego. Do tamtej pory wszyscy będą próbowali, testowali. No ja póki co dzisiaj troszkę mnie dopadły takie sprzętowe problemy, bo przywieźliśmy jeden taki podstawowy gorzowski silnik, drugi taki właśnie testowy i niestety no po pierwszym wygranym wyścigu ten gorzowski silnik mi się zepsuł, musiałem wsiąść na ten testowy, który no nie do końca tutaj mi dzisiaj odpowiadał, także no cóż, lepiej, że się zepsuł dzisiaj niż podczas pierwszego meczu. Jasne. Twoim zdaniem ta liga w tym roku jak może wyglądać? Jak co roku, no Ekstraliga co roku jest ciekawa, przynosi niespodziewane rezultaty. Wiele się dosyć pozmieniało, jeżeli chodzi o transfery. Także taki powiew na pewno świeżości po zimie nastąpi. Ale no, jak się patrzy na papier, to wydaje się, że kandydatów do fazy playoff jest więcej niż w zeszłym sezonie. Także wydaje mi się, że ten sezon może być naprawdę zacięty.